Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj znowu temat Ducha Świętego, natomiast dzisiaj taki temat może trochę paradoksalny w tym sensie, że nie będzie o Duchu Świętym, tylko o czymś, co na Ducha Świętego wygląda, albo czymś, co się często z Duchem Świętym łączy, a co wprowadza dosyć duże zamieszanie. Mianowicie w Księdze Kaznodziei Salomona w 3 rozdziale mamy taki werset 19. Bo los synów ludzkich jest taki jak los zwierząt, jednaki jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają tamci i wszyscy mają to samo tchnienie. Człowiek, czy tego samego ducha. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, bo wszystko jest marnością. Wszystko idzie na jedno miejsce, wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca. Bo któż wie, czy dech synów ludzkich wznosi się ku górze, a dech zwierząt schodzi w dół na ziemię. Są kościoły, są też wyznania niechrześcijańskie, które na podstawie właśnie tego wersetu argumentują, że generalnie no, nie ma życia po śmierci, w tym sensie, że gdzieś tam po prostu ten duch niknie, no i potem jakiś zmartwychwstanie ewentualnie następuje gdzieś tam w perspektywie innych fragmentów. Natomiast generalnie, że jakby człowiek po śmierci nie ma tej ciągłości duszy, o której kilka innych fragmentów mówi wprost. I no właśnie, wydaje mi się, że ten fragment mówi o czymś innym. To znaczy ten fragment mówi bardzo wyraźnie o perspektywie pod słońcem. To myślę, że to jest chyba w ogóle klucz do zrozumienia tej całej księgi. Jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, który znosi pod słońcem marność nad marnościami, mówi kaznodzieja, wszystko marność. To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie, nie ma nic nowego pod słońcem. To jest pierwszy rozdział. Ten pierwszy rozdział nas wprowadza w perspektywę, która jest w tej księdze przyjęta. I perspektywa, która jest w tej księdze przyjęta, to jest perspektywa doświadczenia ludzkiego. Można powiedzieć taka fenomenologiczna. Tego po prostu, co nas spotyka. Jakby ona celowo nie sięga dalej, ale właśnie jakby zatrzymuje się na tym poziomie doświadczenia. I są różne interpretacje, dlaczego tak się dzieje. Taką chyba najciekawszą, którą ja słyszałem, to jest taka, że to był pewien traktat ewangelizacyjny, który jakby pokazywał, czy miał pokazywać ludom podbitym przez Salomona, że właśnie, że musi być coś więcej, że to jest jakby za mało. No nie wiem, czy tak było do końca, nie mam pojęcia, nie jestem biblistą, a tym bardziej starotestamentowcem, żeby takie rzeczy rozstrzygać. Natomiast jedno, co na pewno mnie przekonuje, kiedy patrzę na tą księgę i patrzę na to właśnie stwierdzenie, że jakiekolwiek by nie były motywacje autora księgi, kaznodziei Salomona, to ta perspektywa faktycznie wydaje się być bardzo trafnie opisana właśnie przez to stwierdzenie czy wskazanie na to werset, że to się dzieje pod słońcem. Czyli z tej perspektywy pod słońcem. Z tej perspektywy, co po prostu widać pod słońcem. I w tej perspektywie ten werset 19 jest jak najbardziej prawdziwy. To znaczy po prostu ludzie umierają. Umierają tak jak zwierzęta. Jak one umierają, tak umierają tamci. Wszystkie mają to samo tchnienie. W tym sensie mają to samo tchnienie, że tak samo są, no my byśmy dzisiaj powiedzieli, zwierzętami. Czy należą do tej ożywionej, prawda, organizmów. No po prostu żyjemy, jakkolwiek by to życie biologicznie nie zdefiniować, no to właśnie i zwierzęta, i ludzie jak mają udział w tej samej jakości życia, choć nie w tej samej jakości istnieniu czy bycie. No i to jest kwestia całej teologii obrazu Bożego. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, no w tym sensie biologicznym nie ma. Wszystko idzie na jedno miejsce, w proch, idzie, wszyscy się rozkładamy na proch. No i tu się pojawia pytanie, bo któż wie, czy dech synów ludzkich wznosi się ku górze, a dech zwierząt schodzi w dół na ziemię. No i oczywiście patrząc na perspektywę Starego Testamentu widać, że są to w różnym etapie, różnie, już nie chcę teraz chodzić całą eschatologię Starego Testamentu, bo ona też się rozwija. Ale generalnie możemy powiedzieć, że wiemy, no wiemy, że jednak człowiek jest inny niż zwierzę. Wiemy z różnych fragmentów, że jednak pojawia się jakiś sąd. Pojawia się zmartwychwstanie gdzieś tam w Księdze Daniela. Oczywiście w Nowym Testamencie znacznie więcej. Cały Nowy Testament trzeba by zlikwidować, żeby ten fragment właśnie w taki sposób interpretować, jakby on mówił o tym, co się dzieje, koniec, kropka. To nie jest koniec, kropka, to jest perspektywa doświadczenia. I ta perspektywa doświadczenia jest właściwym miejscem do rozpoczęcia swojej wędrówki wiary, zadawania pytań,
zastanawianie się, czy może być coś więcej. I myślę sobie, że jako taki pewien kontrapunkt właśnie dla historii biblijnej Księga Kaznodziei Salomona istnieje i w taki sposób ją należy traktować i nie inaczej. Panie, dziękujemy Ci, że jesteśmy czymś więcej, że właśnie czytając Twoje słowo widzimy, że jest coś więcej dla nas. Daj nam w tym wszystkim właśnie poruszać się w wierze, Panie, rozumieć to, co nam obiecujesz, Panie, i przede wszystkim wierzyć w zmartwychwstanie Twojego Syna i w to, Panie, że możemy pójść za Nim, że On jest pierwociną przyszłych zbiorów. Bądź, Panie, w tym uwielbiony, zachowuj nas blisko siebie i strzeż. Amen. Z Bogiem. Do zobaczenia.